Dożynki to wielkie święto dobroci, miłości. Bardzo serdecznie witam na naszym uroczystym zgromadzeniu liturgicznym wszystkich was, kochani bracia i siostry. Witam władze samorządowe, pana starostę, wicestarostę Legionowskiego, gospodarza tej dzisiejszej uroczystości, naszego pana wójta, Maćka Mazura. Witam was wszystkich, którzy przybyliście, a nade wszystko, którzy podjęliście ten trud przygotowania tej uroczystości, radnych, sołtysów, pracowników urzędu. Niech to nasze dziękczynienie, najpierw skierowane do Pana Boga, a potem do ludzi, będzie radością, chwilą wspólnego świętowania i przebywania ze sobą, dziękowania sobie nawzajem za życzliwość i dobroć. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła. Trzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom myślmy go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie. Ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczysz dobro w nas mówię. Ona jest z nami w każdy czas. Bóg zapłać księdzu proboszczowi Tomaszowi Osiadaczowi za uroczystą mszę tą dzisiejszą i za piękne wypowiedziane słowa. Myślę, że trafiły do naszych wszystkich serc i za to bardzo jesteśmy wdzięczni. Chciałem bardzo serdecznie powitać jeszcze gości na tej naszej uroczystości już festynowej. Bardzo serdecznie witam posła na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej, pana Zenona Durkę. Witam jeszcze raz starostę Jana Grabca. Witam jego zastępcę Roberta Wróbla. Bardzo serdecznie chciałem powitać również dyrektora Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego, pana Radosława Rybickiego. Jak już ksiądz proboszcz mówił, jak mamy dziękować, to też chciałbym bardzo serdecznie mu podziękować za możliwość pozyskiwania środków unijnych przez gminę Nieporęt, ale też przez podmioty prywatne.
Szanowni Państwo, dożynkowy chleb został podzielony. Okolicznościową pieśń wykonał zespół Młodzież 50+. Ochotnicza Straż Pożarna na prawo od sceny. Na pewno te wszystkie pojazdy Państwo rozpoznają i tam rozpoczyna się właśnie specjalny pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej. Zapraszamy Państwa, a potem wracamy tutaj pod scenę. Tak to się zaczęło, niby nic, zwyczajne pa, pa, pa. Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, bo w